Dyskusja w momencie konfliktu jest formą sztuki. Wielokrotnie znajdziesz się bowiem w sytuacji, gdzie ktoś zaatakuje cię za to, co zrobisz lub powiesz, albo dojdzie między wami do sprzeczki z uwagi na różnice poglądów. I to od ciebie oraz twoich zdolności interpersonalnych zależeć wtedy będzie, jak może potoczyć się przebieg takiego konfliktu. Jeśli potrafisz się opanować i wiesz, jak grać na emocjach drugiej osoby, będziesz w stanie wyprowadzić się z równowagi, by straciła nad sobą kontrolę i pokazała swoją prawdziwą naturę. Mając zamiłowanie do burzliwych debat, da ci to sporą satysfakcję, ale oprócz tego jest to również silnym narzędziem do wygrywania dyskusji. Może się jednak zdarzyć, że popadniesz w konflikt z kimś, kogo lubisz, lub będzie to ktoś, z kim lepiej nie mieć zatargu. A może po prostu jesteś też człowiekiem, któremu zależy na dialogu i prawdzie, a nie zwycięstwie. Będziesz wtedy chciał odwrotnego efektu, czyli uniknięcia walki. Jak w takiej sytuacji załagodzić dyskusję i naprowadzić ją na takie tory, by nie popaść w konflikt, czy nawet pójść w drugą stronę i zyskać sympatię drugiej osoby? Aby odpowiedzieć na te pytania, przychodzę do Was z trzecim już odcinkiem z serii Charyzmatyczny Jak, gdzie analizuję różne postacie i dziś porównamy dwie osoby, ich kompletnie dwa różne sposoby dyskutowania oraz pokażę, jak zastosować niektóre z ich technik w swoim własnym życiu. Jedną z tych osób będzie Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, który od lat pojawia się w debatach publicznych i wyrobił sobie ciekawy styl prowokacji swoich oponentów, który jest nie tylko łatwy do nauczenia się, ale również bardzo skuteczny. Drugą postacią będzie z kolei Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Jego podejście wynikające z określonych wartości sprawia, że rozbraja dziennikarzy, zabierając im chęć do ataków, a nawet wzbudza w nich szacunek oraz zyskuje ich sympatię. Dostaniesz za chwilę narzędzia, które nie tylko nauczą cię, jak dyskutować w inny sposób niż do tej pory, ale mogą pokazać ci pewne braki w twoim aktualnym sposobie prowadzenia dyskusji. Zmieniając swoje nastawienie i sposób działania, pozwolisz sobie lepiej działać w sytuacjach konfliktu, by go podgrzać lub ugasić i poprowadzić go dokładnie tak, jak tylko będziesz chciał. Dlatego zaczynajmy! Istnieją trzy główne obszary, które będą miały wpływ na to, jaką formę przyjmuje dyskusja. Będzie to mowa niewerbalna, budowa zdań i dobór słów oraz metody dyskusji, czyli po prostu techniki. Zaczynając od mowy niewerbalnej, warto mieć świadomość, że jest to coś, co mocno wpływa na stan drugiej osoby, bowiem w mózgu każdego człowieka znajduje się grupa komórek zwana neuronami lustrzanymi. W skrócie, ktoś tylko poprzez obserwację ciebie i twojego zachowania będzie łapał podobny stan emocjonalny. Jeśli więc znajdziesz się w sytuacji, gdzie należy załagodzić konflikt, to nawet w jego obliczu powinieneś być wyluzowany i uśmiechnięty, co pomoże zmienić stan emocjonalny drugiej osoby. To łączy się z budową zdań i doborem słów. Częste żartowanie czy lekki dystans da nam powód do tego, by się uśmiechnąć i nie pozwala zbyt długo utrzymać drugiej osobie bojowego nastroju. Pani, no i co? Panie, co, i co, pośle, pan, co pan proponuje? Tak pan ładnie znaczy, mówi, no? Ja najpierw proponuję przyjrzeć się dokładnie temu, kogo wybieramy. A, okej. Okay. Bo jeżeli pan jest... mi mówi, że po czterech latach rządów nie jesteście w stanie sprawdzić, kogo powołujecie na stanowisko szefa NIK-u, to ja panu powiem, no nie krasnoludki na niego głosowały. Ale panie redaktorze... Pan na niego... Ale absolutnie, pan ale pan ma rację, bo mądrość się poznaje po pytaniach, a inteligencję po odpowiedziach. To sprawdzimy teraz, jak moja mądrość i pańska inteligencja. Pan zadał mądre pytanie. Jak do płynnie wchodzimy? Ja pana po prostu to nie zamorduję. Jest gin, tylko woda, okej. Okay. Też ubolewam. Powinniśmy panu tam dać spirytus drzewny. Gdzie się można zabawić, gdzie można tanio zjeść, a tutaj woda normalnie. Jak H2O. Zwierzętom. I bez niczego. Jak zwierzętom. A gdzie C2H5OH, tak? Panie pośle, byłoby ciekawiej. Mnie pan tutaj z chemii nie urządza korepetycji, tyle jeszcze wiem. Prosiłem o to, żeby pan... Nie, załamują mnie, proszę państwa, ci ludzie. No proszę, żeby odpowiadał grzecznie na pytania o polityce. Przepraszam niech sobie pan państwa, popłynie. No. Przepraszam redaktora, bo mnie później nie zaprosi nigdy. Nie zaproszę pana już nigdy, jak pan nie będzie odpowiadał. Dobrze, teraz pytanie o politykę jeszcze przez sekundę. Bo pan mówi tak, ja jestem biesiadny Tadeusz i w ogóle, to jest przynajmniej jedyny znany mi polityk, który potrafi cytować Joyce'a, który... No nie, no przepraszam. Prusta. A Ulyssesa mi pan nie cytował przypadkiem? Też raz. Ale taki nie jestem aż erudytą, ale pewne książki przeżyłem. Proszę pana, to ja się przyznam. To tak. Dobrze, niech będzie wtedy mój wstyd przed całym światem. Ja odpadłem przy Ulyssesie. Nie przeczytałem do końca. A ja się brnąłem, trudno, żeby zobaczyć te całe małe. Nie, żebym taki mądry znowu był, jak to jest widać. Bardzo trudna książka. Ja też nie mówiłem o czym... Mowa niewerbalna może też zmieniać intencję naszych słów i przy odpowiednim jej zastosowaniu jesteśmy w stanie powiedzieć coś, co normalnie mogłoby pogłębić konflikt, ale zamiast tego osiągniemy odwrotny efekt luźnej rozmowy.
w rodzinie. Nie wstyd panu, że teraz wyborcy wszyscy widzą, jak się rzucacie w obrębie PiS-u na stanowiska? Absolutnie się nie rzucamy i nie jest mi wstyd, bo nie ma powodu do wstydu. To nieprawda po prostu, co pan mówi. Czy kto się rzuca na stanowiska? Nie, nikt. Ale prowokator z pana. Kompletnym przeciwieństwem takiego zachowania, które możesz wykorzystać, gdy chcesz zirytować swojego oponenta, jest to, co robi Konrad Berkowicz. Tutaj warto zwrócić uwagę na całą masę detali dotyczących jego mowy niewerbalnej. Jest to m.in. brak uśmiechu lub ewentualne stosowanie go, gdy wyśmiewa coś lub kogoś, mimika twarzy, która często zdradza pogardę lub złość oraz ogólna mowa ciała, która przejawia dominację czy agresję oraz sprawia wrażenie, jakby polityk traktował niektórych protekcjonalnie. Ostatnim elementem jest unikanie kontaktu wzrokowego, co jest akurat ważnym punktem. Normalnie może on być bowiem traktowany jak brak pewności siebie, ale w połączeniu z wcześniej wymienionymi zachowaniami może stworzyć dystans z drugą osobą i dać jej poczucie bycia ignorowanym. Oczywiście warto zaznaczyć, że choć to wszystko brzmi dość krytycznie, to postawa Konrada Berkowicza wynika z tego, iż często staje on naprzeciwko ludzi, którzy są jego oponentami politycznymi i nie utrzymuje on takiej postawy wśród swoich bliskich. Warto zrobić to samo i wykorzystać pewne zachowania adekwatnie do sytuacji i celu. Drugą, fundamentalną zasadą, o której już wspomniałem, są słowa. To, jak zwracamy się do osób lub idei, które te osoby reprezentują, będzie miało ogromny wpływ na przebieg dyskusji. Uszczypliwe uwagi, wyśmiewanie, negatywnie nacechowane słownictwo to dobry sposób, aby zdanie po zdaniu coraz bardziej irytować swojego przeciwnika. Jak pan Mieszkowski wyszedł z partii właśnie z, rozumiem, pani Poślicy i na siłę pani... Czego? Pani Poślicy, bo Poślica to jest według profesora Bralczyka poprawna forma, nie, żeńska forma. Bralczyk nie powiedział żeńska, nic takiego. Powiedział, że żeńska, żeńska forma. Nie, no, jeżeli mówimy o orzeł Orlica, karzeł Karlica. Była to wypowiedź profesora Bralczyka. Wyraźnie mówił, jest to forma obraźliwa. On nie będzie jej podawał. Ale pan wprowadziłby podatek cyfrowy? Co pan uważa o tym na temat? Podatek cyfrowy? Co wy jeszcze wymyślicie, nie, żeby kolejnymi podatkami łupić Polaków? Co wy Polaków? Ja wiem, że mając 11 płoszów można... Innym sposobem, by wytrącić przeciwnika z równowagi, jest zadawanie tendencyjnych pytań lub formułowanie zdań, które zakładają coś negatywnego, na przykład na temat poglądów czy wydarzeń. Jeśli więc Konrad Berkowicz wypowiada się o Unii Europejskiej, jednocześnie przemyca między słowami wiele nacechowanych, negatywnych sloganów, które przedstawiają ją jako coś złego czy nieskutecznego. W efekcie ludzie popierający ją poczują, że ich poglądy są atakowane i włączy się w nich tryb obronny, co będzie eskalować konflikt. Odpowiada za wysokość podatków lokalnych, które można często ustalić na wysokość bliską 0 zł, a na przykład w przypadku podatku od nieruchomości jest ustalona na niemal maksymalną dopuszczalną przez ustawodawcę. I w związku z tym moje pytanie brzmi, czy pani miłość do wysokich podatków jest bardziej związana z miłością do obecnego prezydenta, czy z miłością do Donalda Tuska? Ja jestem uniosceptykiem, bo Unia Europejska jest antyeuropejska. Unia Europejska zaprzeczyła podstawowym wartościom europejskim. To znaczy, i to, co teraz się dzieje, to nie jest żaden kryzys. To jest, jak powiedział Stanisław Kicielewski, to jest rezultat. Że Unia zaprzecza wartościom europejskim? Tak. Jakim wartościom? No na przykład wolność dysponowania własnymi pieniędzmi. To jest podstawowa własność i wolność, to są podstawowe wartości europejskie, a Unia Europejska zrobiła nas, z nas żebraków, pobiera w podatkach do wielkiego wora unijnego, po czym robi z nas żebraków, którzy mają się ubiegać o dotacje na jakieś projekty typu horoskopy. Rozumiem, dla psów, pani, pan żyje do tego, co powiedział pan prezydent Hollande. Jakie Unia Europejska podbiega podatki? Przepraszam, bo ja tak nie wiem. Oczywiście, oczywiście Unia Europejska nie pobiera to jest podatków. Jakiś promil budżetów. Budżet Unii Europejskiej bierze się z takiej maszynki, którą Donald Tusk, przewodniczący parlamentu, kręci i te pieniądze się pojawiają. Dzięki temu mamy dotacje. Unia Europejska to jest Jeśli z kolei chcesz załagodzić konflikt, to oprócz przeciwieństwa takich zachowań, a więc pewnej kultury dyskusji i powstrzymywania się od docinek, warto nauczyć się nie walczyć z drugą osobą, a pokazać jej, że macie wspólny cel lub chociaż rozumiesz jej stanowisko.
Nadasz wtedy innego toru interakcji. Jeśli drugi człowiek w trakcie dyskusji zaakceptuje ten tor, zmieni się kontekst rozmowy, wokół którego będziecie się poruszać. Dlatego, gdy jesteś atakowany, możesz na przykład zgodzić się z drugą osobą, a dopiero potem dodać do tego swoje argumenty, które są świetnym uzupełnieniem i rzucają na sprawę inne światło. Atak, który został na ciebie przypuszczony, nabiera wtedy kompletnie innego kontekstu. Spójrzmy choćby na ten fragment, gdzie Tadeusz Cymański dyskutuje z dziennikarzem na temat telewizji TVP. Pan mówi o sprawach społecznych, a nie przeszkadza panu to, że 2 miliardy na telewizję polską darowizny przeznaczacie? No właściwie telewizja polska pierwsze, to jest na media publiczne, to jest właściwie organ Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, to nie jest... To pierwsze, panu socjaliście to nie przeszkadza? Po pierwsze, to nie jest darowizna. To są media publiczne, można je krytykować, można je oceniać. W ogóle chciałbym wyraźnie powiedzieć, bo wszyscy mówią tylko Kurski i TVP Info. Proszę pana, cała sieć stacji, kultura, nie można, sport, nie można sprowadzać... Ogląda pan TVP Info i wiadomości, ma pan poczucie, że to jest obiektywna telewizja, że są obiektywne, bezstronne wiadomości? Ja nie wiem, kto może być w ogóle obiektywny. No dobrze, ale pytam o ten przypadek. Znam opinie bardzo krytyczne. Może powinna być lepsza, powinna być inna, ale to, że telewizja publiczna bardzo mocno eksponuje działania, informuje działania rządu, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Podlega to też ocenie, bo ja się nie będę mądrzył. Ja się odwołuję do ludzi. Ludzie, jak sobie pościelesz, tak się wyrażę. Widziały gały, co brały. Werdykt, proszę pana, mówią, czego tego wybrali? Proszę bardzo, wziąć innego. Ten krótki fragment pokazuje mistrzowskie zdolności Cymańskiego w rozwiązywaniu konfliktów, które mógł osiągnąć dzięki swoim cechom charakteru i ponad 3 dekadom w polityce. Ludzie zdają sobie sprawę ze stronniczości telewizji polskiej, powstały na jej temat liczne memy i jest pieszczotliwie nazwana telewizją reżimową. Wydawałoby się więc, że nie da się obronić stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, ale przeanalizujmy ten fragment dokładniej. Polityk najpierw do ataku redaktora dodaje argument, że 2 miliardy dotacji na TVP to nie jest darowizna, bo przecież to są media publiczne, a więc ich dotowanie z publicznych pieniędzy to jest całkowicie normalna rzecz, co zmienia wagę tego ataku. Wtedy zaznacza, można je krytykować, można je oceniać, a więc zgadza się z redaktorem i między wierszami mówi mu, ty i inni wyborcy macie do tego pełne prawo i rozumiem ciebie oraz swoją krytykę. Odbiera to częściowo możliwość dalszego ataku, bo Cymański nie neguje tego, co powiedział redaktor, a dodatkowo przekształca ponownie go atak, bowiem sugeruje on, że dyskusja toczy się nie wokół decyzji rządu o tak dużej dotacji, a jedynie krytyki samego TVP. Potem zaznacza, że wszyscy mówią o TVP, ale pomijają fakt, iż te pieniądze nie idą na jedną stację, ale też na przykład TVP Kulturę, Sport czy Radio, co ponownie zmniejsza wagę ataku. Redaktor widząc to próbuje postawić politykę pod ścianą i zadaje mu pytanie o obiektywność mediów, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Polityk odpowiada, no nie wiem kto może być w ogóle obiektywny, zgadzając się na nieobiektywność mediów, więc znowu zgadza się z redaktorem, ale zaznacza, że to obszar, gdzie nie można tego w pełni wymagać. Redaktor naciska i powtarza pytanie o przypadek TVP. Tutaj, jeśli Cymański odpowiedziałby w tym momencie, nie, media nie są obiektywne, skrytykowałby działanie własnej partii oraz to, że sam głosował za ustawą dotyczącą dotacji. Gdyby z kolei odpowiedział, tak, te media są obiektywne, dałby redaktorowi możliwość ataku i ukazania, jak wygląda prawda. Odpowiadając więc, znam opinie bardzo krytyczne, daje poczucie, jakby się zgadzał, jednak nie odpowiada wprost oraz ponownie przekształca atak, bowiem mówiąc o opinii, zaznacza, iż jest to coś zmiennego i zależnego od tego, kto ją wygłasza. Wtedy mówi wprost zdanie. Może powinna być lepsza, powinna być inna, co jest częściową zgodą ze zdaniem prowadzącego, po czym w delikatny sposób zaznacza, że to nic dziwnego, że media publiczne skupiają się na partii, która rządzi, a cała ta sytuacja jest efektem wyboru ludzi, a my mamy demokrację i jeśli władza jest nieodpowiednia, powinna zostać zmieniona. Doskonałą synergią do tego zachowania jest ostatnia już technika od Polityka Solidarnej Polski, którą są parafrazy. Powtarzając to, co powiedziała druga osoba swoimi słowami, upewnisz się, że dobrze ją rozumiesz oraz dasz jej poczucie, że chcesz ją dokładnie wysłuchać, co przybliży was do pokojowego dialogu. To w ogóle wspaniała metoda w trakcie kłótni z kimś bliskim, na przykład w związku. Na moim kanale jest jeden przetłumaczony materiał psychologa klinicznego Jordana Petersona, który mówi, jak dokładnie to wygląda i jak to zastosować.
Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma tytuł do tego, żeby żądać przeprosin za zakłócanie wypowiedzi Andrzeja Dudy w momencie, kiedy sami zakłócaliście albo też sprzyjaliście tego typu zachowaniom, kiedy Bronisław Komorowski był prezydentem? Jest coś takiego jak moralne prawo do krytyki. Mają ci, którzy sami są korekt, prawda? Do tego pan zmierza. Czy nie lepiej w takim razie być na tyle mocnym, by na wolnym rynku idei wygrywać z nimi tę konkurencję, by powiedzieć ludziom coś takiego, co do nich dotrze i pójdą do pana, a nie do tęczowego piątku? Ależ tak! Dlaczego wprowadzać ochronę życia kodeksem karnym, a nie sumieniem? Nie, to nie jest to myślenie. Tak? Nie. Wolny rynek idei to wolny rynek idei. Ja nie mówię teraz o tym, żeby prawo zlikwidować i mówić, no bądźcie dobrzy i grzeczni, nie kradnijcie, ale nie będziemy was za to karać. Absolutnie ma pan redaktor rację, pytanie jest retoryczne, bo najlepiej... Przez przykład, przez wychowanie, przez wartości, przez świat idei. Oczywiście, pan ma rację. Przeciwieństwem parafrazy jest coś, co nazywamy argumentum ad absurdum, gdzie staramy się przekształcić czyjeś słowa w możliwie najgłupszą, przyjaskrawioną formę. Ma to na celu pokazać absurdy niektórych argumentów, które są bardziej widoczne w skrajnych przykładach. O ile jest to często skuteczna technika, to na pewno nie wzbudzi ona sympatii twojego rozmówcy, który poczuje się źle z tym, że na przykład jego światopogląd jest przedstawiany w karykaturalnej formie. Zacznę od tego, co powiedział Robert Bieruń. Mnie zawsze porusza ta zaściankowa, dyskryminacyjny, zaściankowy postulat lewicy, żeby tylko pary mogły mieć dziecko i tylko pary mogły mieć związki partnerskie, a już trójkąty nie mogą mieć związków partnerskich, nie mogą mieć dzieci. To jest strzelisty akt trójkątofobii. Oczywiście sobie żartuję z waszych postulatów o rzekomej równości, ale proszę mi nie przerywać, ja nie przerywałem, mimo że uważam, że opowiadał pan kompletne bzdury. Natomiast jeżeli w ogóle, ja jestem ostatni, który chciałby bronić pani Kidawy-Błońskiej, ale jeżeli powiedzenie, że facet z facetem nie może mieć dzieci jest czymś niewłaściwym czy niedelikatnym, to ja będę bardzo brutalny i powtórzę do kamer, szanowni państwo, drogie dzieci, facet z facetem nie może mieć dzieci, już łatwiej w kapuście znaleźć niż jako owoc miłości faceta z facetem. Ostatnią techniką w dzisiejszym wideo będzie połączenie wykorzystywania działań oponenta przeciwko niemu samemu oraz przypinanie negatywnych łatek. W każdym środowisku zdarza się stronniczość, a w prawie każdym hipokryzja. Jeśli wiesz, gdzie przejawiają się te rzeczy, możesz użyć ich przeciwko drugiej osobie i przypomnieć je w odpowiednim momencie rozmowy. Dlatego Konrad Berkowicz bardzo często atakuje polityków którejś partii przez wykorzystywanie cytatów lub działań ich kolegów. Przypiera do muru wtedy swoich oponentów, którzy albo muszą się z nim zgodzić, jednocześnie skrytykować swoich kolegów z partii, albo zaprzeczać i wykazać się hipokryzją lub bronić często idiotycznych działań lub słów. Taka technika bardzo mocno wpływa na zachowanie naszego przeciwnika. Pięknie mówi o niskich podatkach. Problem polega na czym, że Zjednoczona Prawica nie jest w tym wiarygodna, bo 7 posłów Zjednoczonej Prawicy podpisało deklarację, to są ci posłowie, że nigdy nie zagłosują w ostatniej kampanii, nigdy nie zagłosują za podwyżką podatków i pierwsza ustawa, która była głosowana w Sejmie, to była podwyżka podatków i wszystkich 7 zagłosowało. Ale czy Zjednoczona Prawica ukara tych posłów za publiczne wyborcze oszustwo wyborcze? Po pierwsze, czy pozbędziecie się tych posłów? A po drugie, Zjednoczona... czy pan przed wie, mówił o Zjednoczonej Prawicy? Pani kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała takie słowa. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn jest po wyższych studiach. Jesteśmy lepiej wykształcone, jesteśmy bardzo pracowite, jesteśmy zdolne. Jak to jest, że w takiej sytuacji pani zachowuje zdrowy rozsądek, a gdy tylko dochodzi do sytuacji odwrotnej, gdzie gdzieś jest więcej mężczyzn niż kobiet, a nie tak jak tutaj kobiet niż mężczyzn, to już jest na pewno dyskryminacja. Przecież trzymając się pani logiki, to należałoby powiedzieć, że na uczelniach wyższych panuje dyskryminacja mężczyzn, dlatego więcej kobiet kończy wyższe studia. Oprócz używania działań czy cytatów w jednym kręgu politycznym, Konrad Berkowicz równie często porównuje działania danych partii. Jeśli opozycja walczy z PiS-em, ten bardzo chętnie przypomina identyczne działania, kiedy ta była u władzy. Pamiętaj jednak o tym, że tak długo jak będziesz dehumanizował którąś ze stron, klasyfikował ludzi i kierował konwersację na tory ja kontra ty, nigdy nie dojdziesz do porozumienia, a jedynie konkurujesz w grze o dominację.
Jak Państwo widzą, większość dyskusji w Polsce polega na tym, że rząd PiS-u kłóci się z poprzednim rządem PO-PSL, który rząd był gorszy. No mnie tam nie interesuje, który był gorszy. Nie, mówimy o państwie, panie pośle. Ale chciałbym dokończyć, pani poseł. Mnie nie interesuje, który był gorszy, gorzej, że obydwa były złe. Natomiast sytuacja jest oczywiście skandaliczna. Ja przypomnę, że pan Marian Banaś, dwóch najbliższych współpracowników pana Mariana Banasia w Ministerstwie Finansów, został aresztowanych za karuzele VAT-owskie. A jeden z tych ludzi został przez pana Mariana Banasia mianowany na szkoleniowca urzędników skarbowych, jak tropić karuzele VAT-owskie. Przynajmniej człowiek kompetentny, bo wie, jak karuzele VAT-owskie się robi. Ja zwrócę tylko uwagę, że znów PiS mówi, że wy macie u siebie kryminalistów, PO mówi, że wy macie u siebie kryminalistów. Ja lubię momenty, kiedy PiS i PO tak mówią często w telewizji prawdę. Dobrze, drodzy państwo. Bo byście jeszcze nie rządzili, ale no może w przyszłości wtedy będzie można ocenić wasze rządy, ale póki co no pan bardzo wybaczy. Bardzo mi przykro, że PiS uważa, że jak się rządzi, to musi się rządzić kryminalistami.